Zwycięska passa trwa. MKS Start Nidzica na własnym boisku zwyciężył Ewingi Zalewo w kolejnym spotkaniu czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Okręgowej. Od pierwszego gwizdka Start przejął inicjatywę, narzucając rywalowi własny styl gry. Goście przeważali w stałych fragmentach, lecz mimo starań nie udało się zdobyć upragnionej bramki. Po przerwie w 63 minucie Paweł Sobotka po raz pierwszy umieszcza piłkę w siatce gości. 5 minut później wynik na 2-0 podwyższa Adrian Roczeń, który silnym strzałem z 20 metrów zdobywa efektownego gola. Przysłowiową kropkę nad i stawia w 83 minucie Paweł Sobotka, zdobywając trzecią i ostatnią bramkę w tym meczu. Wygrana w tym spotkaniu zapewniła Nidziczanom pierwsze miejsce w ligowej tabeli oraz okazała się wspaniałym prezentem dla trenera. Czwarta kolejka ligi, rundy jesiennej. Czwarte zwycięstwo bardzo cieszy. Myślę, że w tym momencie i w tym dniu dedykowane trenerowi, 30 urodziny trenera, młody trener, młoda drużyna. Gra, jak dzisiaj widzieliśmy, była bardzo fajnie. Wszystko to wyglądało. Niektóre mankamenty jak zwykle trzeba poprawiać, ale rywale wiedzą, że jesteśmy ciężkim przeciwnikiem. Też się starają, też nie jest nam łatwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. Kolejne spotkanie Start rozegra 26 sierpnia z drużyną GKS Gęczwałt Uniszewo.